Wszystkich serdecznie na prelekcji multimedialnej pod tytułem Rowerem przez Tygodionysa. To jest oczywiście moja podróż Brestowa-Sipika jako Polska, Czech i Niemcy. Chciałbym na początku powiedzieć Państwu, że jest to rower, który tu jest pokazany dzisiaj. To jest z roku 1931 roku. Jest to produkcji niemieckiej, którym ja tym rowerem właśnie przejechałem. Jedyny Jeleni Łużanin, który to dokonał i przejechał Euroregion Lysa Polska, Czechy, Niemcy. Najpierw puścimy Państwu tutaj filmik, żebyście Państwo sobie obejrzeli zdjęcia, jak przebiegała podróż. To jest pierwsze zdjęcie, wyjazd. Proszę? Nie idzie troszkę jeszcze przyciemnić. Teraz będzie lepiej. Tak jest, i teraz będzie teraz o wiele tego lepiej. To jest, proszę Państwa, pierwsze zdjęcie jest wykonane na placu ratuszowym przy Urzędzie Miasta Ratusz. I tutaj jest oczywiście pan Maciej Gałęski, który przyczynił się do tej mojej wyprawy. Jest oczywiście pan dyrektor Firszt, który też pomógł mi w realizacji tego projektu, bo to był projekt tego robiony, kosztorys. I tutaj po prostu jest, jak to mówiąc, pokazany start. Możemy jechać dalej. To jest tego w Niemczech, bo ja, tak jak Państwu mówiłem, że przyjeżdżam przez Polskę, Czechy i Niemcy i tutaj sobie zrobiłem przed napisem Gelice. Tutaj opisała mnie również gazeta, ponieważ mojej podróży opisało 43 gazety z Euroregionu, z Polska, Czechy i Niemcy. No i tutaj jestem od tego na pięciu stopu trzech granic. Tutaj jest Hoyerswerda. Na terenie Niemiec udawałem się też do Weißwasser. Tutaj chciałem Państwu pokazać, że moje piękne kolana, które są owinięte. A dlaczego są owinięte? Ponieważ kiedy wyjechałem ze Szklarskiej Poręby, przejeżdżam przez terytorium Czech, jadąc pod górę, tak jak jedzie się do Jakuszyc, ostre zakręty, kamienie się posypały na drogę. Ja pod górę jechałem tym niemieckim rowerem, który ma 27 kilo, jest bardzo ciężki, a jeszcze ze sprzętem tym bardziej. Próbowałem pomijać te kamienie, które na drodze były, a to akurat było na zakręcie. No nie udało się, wywaliłem się, rozwaliłem kolana. Trzy rany miałem na kolana i tak jechałem do Czech, gdzie na przejściu granicznym oczekiwał mnie burmistrz i straż graniczna. Tak, na przejściu granicznym. No i kiedy burmistrz zobaczył, że mi się tego leje, krew normalnie po kolanie cieknie, chciał wziąć mnie do szpitala. Ja nie wyraziłem na to zgody, ze względu na to, że ja sobie sam to opatrzę. No i tak, że wręczył mi oczywiście kwiatki, jeszcze była straż miejska, która też mi towarzyszyła i oni mnie eksportowali do miasta, do Bogatyni, gdzie ja miałem tam zakwaterowanie zapewnione przez Urząd Miasta w Bogatyni. No ale mówię tak, kwiaty mi wręczyli, podziękowałem pięknie, ładnie na tym przejściu granicznym, ale co z tymi kwiatami zrobić? Jak taki duży bagaż, to się wszystko powiedzie. I pytam się tej straży, czy macie może jakieś takie miejsce, gdzie bym mógł te kwiaty ładnie złożyć? On mówi, że tak. Podjedziemy pod ten pomnik i tam pan sobie złoży. No i wjeżdżając do Bogatyni, pokazali, w którym miejscu tam jakiś pomnik był, nie wiem, chyba żołnierzy, jak dobrze pamiętam. No i tam złożyłem te kwiaty i pojechałem do Bogatyni. Na drugi dzień miałem spotkanie z burmistrzem, gdzie przywitał mnie, odbyła się konferencja prasowa. No i ruszyłem dalej, oczywiście już do Niemiec. No tutaj jest Gozdnica. Tutaj też tak jakiś pomnik jest postawiony, już nie pamiętam, ponieważ to jest 15 lat temu, jak ja przejechałem, także nie wszystko się pamięta, bo ja dzienniki podróży miałem ze sobą, ten prowadziłem, rejestrowałem, opisywałem, stemplowałem, pieczątki uzyskiwałem i w urzędach, i w informacjach turystycznych, i w różnych instytucjach, ale dzienniki zostały oddane do Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze pod Jeleniami, także dzisiaj tylko pokazuję Państwu ten materiał. No tutaj jestem u styku trzech granic. Na lewo to jest
Hradek, to są Czechy, na prawo to jest Citał, dalej Bogatynia. A to jest zdjęcie, to co Państwo tu też widzicie na tablicy, to jest identycznie to samo zdjęcie. To jest w Libercu na rynku. Konferencja prasowa miała odbyć się w kawiarni, ale odbyła się na placu przy fontannie, gdzie tam kazano mi usiąść. Tutaj dziennikarz zrobił ze mną wywiad, jeden dziennikarka z gazety, też Liberecki Dzień. No i tutaj odbyła się ta konferencja prasowa na temat właśnie mojej podróży, jaką trasą jadę, dlaczego ten rower jest właśnie zabytkowym, a nie innym rowerem, ale to Państwu już później opowiem historię tego roweru. Jak widzicie Państwo, że to jest dosyć duża lampa. Hamulec nie jest na linkę, tylko jest na pręt, który bezpośrednio idzie, guma idzie na oponę, to nie to, co idzie na koło, prawda, z boku na obręcze tego kół. Całkowicie inny ten rower. Poza tym wysunięte są bardzo mocno widełka do przodu, ponieważ Niemcy zastosowali widełka do przodu tak jak Harley'e mają, ponieważ hamowanie ręczne odbywa się za pomocą takiego właśnie pręta. I jeżeli idzie bezpośredni hamulec na oponę, można kozła wywinąć. Dlatego oni to przewidzieli, żeby po prostu były widełka wysunięte do przodu. Natomiast lampa duża jest po to, ona ma tam u góry, może słabo jest widać, jest stacyjka na długie i krótkie światła. Dlaczego? Ponieważ Niemcy stosowali światło krótkie, jeżeli byli w mieście, bo wiadomo, miasto jest oświetlone. Kiedy się wyjeżdżało za miasto, no to trzeba było już mieć dobre światło, nie to, co nasze dzisiaj lampy świecą, tylko tyle, że parę metrów, a dalej i tak jest ciemno. Ale to światło dawało dosyć mocne światło, ponieważ jest to prądnica, czyli ona podaje, można powiedzieć, że o 1,5 razy więcej światła niż nasze dynamo. No to jest Liberec, jestem tutaj na rynku Liberec. One miały 12 V mocy. Tak. Tutaj jestem tego w Małce. No i tutaj w Wolkowie, no bo wszystkich miast tutaj tego nie ma, przez które ja przejeżdżałem, ale Państwu powiem, jakie miasta zaliczają się do regionu Nysa. No i tutaj oczywiście Krzeszów. Tutaj to już nawet nie pamiętam, bo tam już innym rowerem jestem. Tutaj jechałem na Pragę, w kierunku Pragi, zaczynając właśnie od Czech. No tu Jelenia Góra, Kowary, bo droga biegła też przez Kowary. Karpacz do Jeleniej Góry. No tutaj dosyć ładny jest zabudowanie. Tak sobie pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie. No i tutaj jest Jawor. Chciałem powiedzieć Państwu, że jechałem w deszczu. Można powiedzieć, że połowa tej mojej trasy to była po prostu w deszczu. Nie za bardzo mi sprzyjała pogoda, no ale tego nie przewidzi człowiek, kiedy się planuje jakąkolwiek wyprawę rowerową. No tutaj dosyć dało mi ładnie popalić. No i tutaj jadę do Karpacza, bo tam też się odbyła konferencja. No i tutaj jeszcze raz Liberec. Tutaj tak fotograf takie ujęcie zrobił specjalnie, że... Jednak no. Chciałeś na tym jednym kole jechać. No można, dlaczego nie? No i tutaj jadę też do Bałce ścieżką rowerową. Ścieżką rowerową niemiecką, która po prostu tutaj została zaprojektowana. No i tutaj do centrum Citał na jesień. No tutaj też. Albo jest wetter. My też jechali przez Citał. I tutaj jest ten klasztor w Ostritz w Niemczech. Piękny ten klasztor, potęga. No i tu ścieżką rowerową. Te dzieci to prowadzili wtedy, pamiętasz? Wzdłuż tego Nysy ścieżką rowerową. No i tutaj u stypu trzech granic. Tutaj też na Jablonec. Tutaj jest spotkanie z burmistrzem Jawora i przedstawicieli władz, radny. No i tutaj jeszcze zdjęcie też w rowerze. Duża lampa jak widać. No i hamulec lepiej, tu jest widoczny lepiej hamulec z lampą razem. A tu jest Lubomierz, pojechałem tym rowerem zabytkowym do Lubomierza.
gdzie były te święto tego Zamysłowi. A tutaj pan Sytner, który organizuje też wycieczki te rowerowe, no i tutaj do Gryfowa. Także trasa przebiegała ponad 700 km po regionie Nysa. Ja przejechałem ponad 2000, bo nim oddałem go do muzeum, to jeszcze na tym rowerze jeździłem, gdzie się dało. A to zdjęcie gdzie jest zrobione? Nie, to jest Szklarska Poręba. To są właśnie, teraz się rozpoczęły te zawody rowerowe, bigmaraton w Szklarskiej Porębie. No to jeszcze raz jedno. To tutaj w Gryfowie jest ten rower. Także pojeździłem sobie po różnych miastach. Bardzo fajnie się jechało. Żal mi było tylko oddać tego roweru do Muzeum Sportu Turystyki w Karpaczu, ponieważ ten rower nie należał do... Piękny zabytek. Nie, przepraszam, tam to Kamienna Góra było. No i tutaj mam zdjęcie z Gutnickim i to jest ten dyrektor ZOO we Wrocławiu. Już jest dawno na emeryturze, ładnych paru ładnych lat. Miałem okazję, bo oni mieli program na żywo i ja miałem program na żywo. I żeśmy się spotkali. Pozdrawiam. No i tutaj jako powrót do Jeleniej Góry ścieżką rowerową. Z panem Maciejem Gałęskim, tam moją siostrą, z bratem, a tutaj jeszcze z moim synem jestem. No i to Batmuska, czyli się powtarzają te zdjęcia już. Aha, tu jeszcze Grecja. Tutaj pan tak wprowadził dodatkowo, jak promowałem jej górę Grecji. Dodatkowo. Dwa zdjęcia, jak dobrze pamiętam, były. I klasztory. No i tutaj są klasztory. To jest taka ciekawostka przy okazji, że tam też... No, a teraz powiem Państwu taką ciekawą historię na temat tego roweru, ponieważ wszyscy, nie wszyscy znają historię. Od czego to się zaczęło, że ja tym rowerem pojechałem w Euroregion Nysa? Ponieważ, proszę Państwa, była taka sprawa, że zwrócił się do mnie dyrektor, pan Hirsch, on teraz jest z Muzeum Przyrodniczym i zaproponował mi, żebym ja takim rowerem zabytkowym, żebym przejechał jako najpierw po Jeleniej Górze, okolicach, później po Polsce i za granicą. No i zaproponował mi, żebym ja sobie ten rower obejrzał. Ale jaka jest jego historia? To, co mi powiedział, że znaleziono 5 rowerów, jeden z budynków, który szedł do rozbiórki w Jeleniej Górze. Jeden pan zobaczył, że decha się wydostaje, tą dechę wyrwał, patrzy, a tam jest 5 rowerów. No to co? Wyciągnął te rowery, przetargał je do muzeum, do dyrektora, jeszcze pan Fisz był wtedy dyrektorem tu na Matejki, w Muzeum Karkonoskim. No i ten gość chciał je sprzedać. A dyrektor zobaczył, że to jest taki złom, mówi, panie, zabieraj ten złom, ja tego złomu nie potrzebuję. No to widzi ten gość, że nie zarobi. No to zostawił te rowery i poszedł sobie. Przychodzi jego kolega z firmy samochodowej Volkswagena i mówi, ma chłopaków na praktyce, boi się dać im samochód. I mówi tak, może masz coś dla mnie. Mówi, słuchaj, mam 5 rowerów, zrób mi z tych 5 rowerów jeden egzemplarz do muzeum. Dobrze, wyszykowali go pięknie, ładnie. No i później dyrektor mnie zaprosił do siebie i mówił, wie pan co, niech pan ten rower obejrzy sobie, mówi, ja idę na papieroska, a pan sobie go obejrzy. Zacząłem ten rower oglądać, okazuje się co, ten rower nie posiadał hamulca ręcznego, gumy nie miał, łańcuch nie miał ściągacza, bo w trakcie pedałowania, jakby łańcuch spadł, to koniec, nie ma hamowania, można doprowadzić do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Lampa w środku wygnita, zwykła, tylko szybka została wstawiona, dynamo uszkodzone, wał kormowy cały chodzi z pedałami, łożyska kulki widać. Ja mówię, panie, ten rower to się nadaje do muzeum, ale nie do jazdy. To dobrze, chyba... że dostali samochodu naprawy. Tak, ja mówię tak, chyba, że wezmę go do siebie, jak pan wyrazi zgodę, wezmę go do siebie, ja zobaczę, rozbiorę i zobaczę, co się da zrobić. Więc wziąłem jego do siebie. No i zacząłem kombinować, no ale tak, ściągacze załatwiłem na złomie. To też trochę trwało, nim znalazłem. Natomiast hamulec ręczny doprowadziłem do takiego stanu, że gumę precyzyjnie musiałem dopasować, ale że
guma wyskakiwała, to zrobiłem swoim sposobem blokadę. Udało się. Ale co z lampą? Zwykła szybka, wszystko wygnite w środku, więc poświęciłem szybkę z motoroweru, Rometa dwuosobowego, przeszlifowałem ją, bo była za gruba, całą szampę, cały wkład od motoroweru wsadziłem, no ale tam jest na dużą żarówkę, więc musiałem dać na małą, więc też zrobiłem wkład, który był dopasowany akurat do tej oprawki. To już miałem światło, ściągacze miałem, hamulec miałem, ale co z wałem? Wszystko widać, wszystko chodzi na boki razem z pedałami. Poszedłem do serwisu i mówię, panowie, samą ramę oczywiście z pedałami. Proszę mi takim razem tak zrobić, żeby to wszystko grało jak najlepiej. Dobra, proszę pana. Do odbioru się zgłaszam, przychodzę do domu. Ja chcę ruszyć pedałami, a pedały nie idą. No to dawaj z powrotem z tym rowerem. Mówię, panowie, ja mówię, przecież tutaj nawet nie ruszy pedałem. Mówię, co byście tu zrobili? Dobra, proszę przyjść takim razem za parę dni. Przychodzę ja. Okazuje się, że wał dalej na boki chodzi. Mniej, ale chodzi. Ja mówię, panowie, no przecież no, tak nie można jeździć. Mówię, bo przecież pedały uderzają o ramę. No przecież to ja przecież, mówię, zniszczę rower. Ja mówię, dajcie mi. Ja sobie to pójdę, ja sobie sam dopasuję. No nie, wie pan, no i my tak nie możemy. Dobra. Przychodzę za parę dni, no wreszcie zrobili. Więc wszystko poskładałem do kupy. Poskręcałem, ustawiłem, wypróbowałem ten rower. No i okazało się co? Wystartowałem tym rowerem w Euregionesa, Polska, Czechy, Niemcy. I proszę sobie wyobrazić, że przejechałem ponad 700 km w ciągu 13 dni. Nawet śrubki nie dokręciłem. Tak ten rower wyszykowałem. Ale problem był z jedną rzeczą. Ponieważ ten rower był bardzo ciężki, on ma 27 kg, więc to jest dosyć rower ciężki. Proszę sobie wyobrazić, że musiałem zrobić tutaj stojak, specjalny stojak na rower, który miał grubą blachę 5 mm. A dlaczego? Wszystkie, które ja miałem kilka stojaków na rower, okazało się, że się to wszystko wyginało. Ten rower nie wytrzymał ciężaru. Ja mam, no to jak rower, a gdzie bagaż? To już całkiem. I z prawie 5 mm blachy wykonałem. W zakładzie wszystko wyciąłem to, co się dało. Część poprosiłem spawacza, który elementy niektóre mi dospawał, a resztę wszystko ja zrobiłem. Okazało się, że to zdało egzamin. Czyli trzeba było nawet i jeszcze na to poświęcić. Tak jak Państwo widzicie, tak podróżowałem po Euroginsa. Polska, Czechy, Niemcy. Jest to naprawdę dużym wydarzeniem, ponieważ opisało mnie 43 gazety. Miałem bardzo dużo spotkań z burmistrzami w miastach tam, gdzie były zaplanowane moje wizyty. Podróżowałem 13 dni, ale powiem Państwu, że ta pogoda rzeczywiście dała mi tak popalić, że z jednych gazet napisano nad Bolkowie, napisano w gazecie, że pan Bolesław przyjechał z trasy i po jego wizycie została potężna, duża plama wody u niego w gabinecie. A dlaczego? Bo po prostu ja przemokłem i ze mnie się lało. A musiałem być na czas wszędzie. Tam, jak można powiedzieć, z zegarkiem w ręku miałem wszędzie spotkania. No to dosyć fajne, bo to ciekawe, to dlatego napisali, że zalałem tego podłogę, no ale no, pogoda mi po prostu tego nie sprzyjała. Poza tym chciałem Państwu jeszcze tego powiedzieć, co? Zostawiłeś coś po sobie. Tak, no tak, ślad na pewno, ale chciałem Państwu powiedzieć i pokazać jeszcze co. Gazety opisały, bo wszystkie gazety były zainteresowane i na pierwszych stronach gazet było pokazane, że tym rowerem pan Bolesław Osiwik przejdzie Euregionesa. Polska, Czechy, Niemcy. Zapytkowym z 1931 roku. Ja się troszeczkę tak śmiałem, żartowałem, może jeszcze na nim Hitler jeździł na tym rowerze. Ale no było bardzo dużo zainteresowań. Nawet gazety, które opisały, że pan Bolesław będzie przejeżdżał taką i taką trasą, to proszę sobie wyobrazić, że niektórzy wychodzili na ulicę, a burmistrzowie, którzy mieli ze mną konferencję prasową i spotkania, schodzili do piwnicy, tam, gdzie Straż Miejska pilnowała mój rower. Bo gdyby ten rower zginął, ja bym musiał zapłacić 3000 zł za ten rower. Ponieważ ten rower był wypożyczony. Nie był moją własnością.
Więc ja musiałem dużo wykonać papierkowej roboty, gdzie musiałem mieć ubezpieczenie na ten rower swoją drogą i zezwolenie na wywóz tego roweru za granicę. Bez takiego zezwolenia bym nie mógł wyjechać i to jeszcze w dodatku miałem w trzech językach napisany po polsku, po czesku i po niemiecku, żeby mnie przepuszczono przez granicę i jeżeli w razie czego coś by się działo, jakieś trudności, żebym ja miał w trakcie tej podróży, ponieważ ja miałem czas tak obliczony, że nieraz musiałem naprawdę dobrze pedałować, z wywalonym jęzorem, żebym ja zdążył. Chociaż i tak nieraz bywało, że byłem spóźniony ze względu też na pogodę, na upały, bo też były upały. Także to nie była taka prosta, jak to się mówi, jazda. Sama papierkowa robota to mnie kosztowała parę tygodni, bo trzeba było się zwrócić do dyrektora, który zrobił projekt, kosztorys, a tam wystarczyło, że tylko w nieodpowiedniej tabeli było coś napisane i odrzucili. Także tutaj naprawdę trzeba umieć i wiedzieć, gdzie co wpisać i tak dalej. Ja przejechałem przez takie miejscowości. To było 7 tak jak dzisiaj, równiusieńko 15 lat temu, z Jeleniej Góry do Korzenów, tak, Liberec. Czy Korzenów, bo ja tak bez okularów, nie wziąłem okularów. Korzenów, Liberec, Bogatynia, Liberec, Bogatynia, Zgorzelec, Bałcyn, Hojezwerda, Łęknica, Czerwona Woda, Bolesławiec, Jawor, Kamienna Góra, Kowary, Karpacz, Jelenia Góra. Taka przebiegała trasa przez Euroregionysa. Ale to co tego, mówiłem ja o tym rowerze, to burmistrzowie byli tak po prostu zaskoczeni, że ja takim rowerem wybrałem się w podróż. Ale tyle, że najpierw były gazety, informacje były, że pan Bolesław taką trasą przejedzie, więc wszyscy się na to szykowali, żeby ten rower obejrzeć. No i w trakcie, kiedy ja przejeżdżałem, to niektórzy ludzie wychodzili na ulicę, bo wiedzieli, że ja w takim czasie będę przejeżdżał. Po prostu podziwiali, że ktoś na takim rowerze jeszcze może przejechać. Chciałem państwu powiedzieć, że ten rower nie ma zupełnie wszystkich niemieckich części. Tu jest część Polski. Dlaczego? Ponieważ ten rower, to państwu pokażę, kierownica polska, koła, obręcze są polskie, łańcuch. Poza tym siedzenie, wszystko jest oryginał. Nawet piasty są oryginalne, które są samosmarne. Niemcy nawet tak zrobili, że żeby nie rozbierać koła, można było do środka, to były specjalne takie pompki, które się zahaczały, zapomniałem jak się tego nazywa, i pod ciśnieniem wpuszczało się tawot, a ono smarowało. Nie tak jak dzisiaj, że trzeba u nas rozebrać koło, żeby nas smarować. Niemcy mieli dobry na to sposób. I tym rowerem, proszę państwa, ja to przejechałem. Chciałem powiedzieć państwu, że ten rower znajduje się w muzeum, znajdował się w Muzeum Sportturystyki przez 5 lat. Teraz znajduje się w Jeleniej Górze ten rower. Jest on na wystawie. Ja chciałem wypożyczyć ten rower, nie udało się, ze względu na to, że pani dyrektor Zawiła nie wyraziła zgody na wypożyczenie tego roweru. A to jest w zbliżeniu, jest rower w oryginalnej koszulce, takiej jakie ja podróżowałem, dzisiaj wystąpiłem. Rower i ta antena, którą państwo widzicie, to jest takie porównanie, jak w muzeum stoi ten rower na wystawie, nawet ogumienie się załamało, nie ma komunatu, zupełnie nic powietrza i będę musiał chyba ja to jednak zrobić, bo szkoda jednak, żeby to ogumienie zniszczyło się pod takim ciężarem, bo to jednak 27 kilo, to jednak swoje jednak robi. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to proszę bardzo, chętnie odpowiem. Sam pan podróżuje, czy też z bratem? Proszę panią, większą część moich podróży to jestem samotny jeździec, jak to napisały gazety. Dlaczego? Dlatego, że brat też jeździł ze mną. Najpierw żeśmy jeździli rowerami po Jeleniej Górze, okolicach, później były wyskoki w Polskę, później też za granicę, ale przerzuciliśmy się na motorowery, Komar ze starterem. Dlaczego? Dlatego, że myśmy za dużo jeździli, zaczęły nas kurcze łapać w łydkach
Więc żeśmy zrezygnowali, przerzuciliśmy się na motorowery. No i to wtedy na motorowery, to żeśmy zaliczyli w 76 roku Związek Radziecki, Rumunię Północną, Węgry, Czechosłowację, Niemcy i Polskę. Parę latek tylko tak było, ale na rowerach też żeśmy dalej jeździli, tylko mniej. Później żeśmy się z powrotem przerzucili na rowery i tak do tej pory jeździmy. Brat oczywiście mniej zaliczył państw, ale trochę też jednak przejechał ponad 130 tysięcy kilometrów brat ma. Ja mam natomiast ponad 320. Jeszcze nie policzone są kilometry do tej pory, także ich jest troszeczkę tego więcej, ale to nie są moje kilometry, proszę państwa, tylko z mojej podróży, jak niektórzy zadają pytania. To są moje kilometry, które ja, będąc w podróży, jeżdżąc nawet po ulicy, tak dla swojej przyjemności, dla relaksu, nieraz jak się jechało, jakieś zakupy się robiło, sprawy się załatwiało, jak się miało chęć, mówię, a dzisiaj mam chęć na rower, no to sobie jadę. To są moje kilometry. Bo niektórzy dziwią się, że to ja przejechałem tak jakby w podróży. Niestety, nie w podróży, bo ja też pracowałem, a korzystałem z każdej wolnej chwili, kiedy miałem wolne weekendy, nieraz miałem urlop, wolne jakieś, chorobowe też jeździło się nieraz. Ale powiem państwu, że tego, że jazda rowerem jest naprawdę przyjemna, jeżeli oczywiście ktoś nie przeholuje. Bo rower, jak nawet nieraz zalecają lekarze dla seniorów, zwłaszcza dla seniorów, że dobrze właśnie jest wsiąść sobie na rowerek, trochę popedałować, a jeżeli nie, to pobiegać, popływać, żeby senior czuł się elastyczny. I tak ja do tej pory jeżdżę na rowerze i po prostu no, zadowolony. I także jestem organizatorem wycieczek, rajdów rowerowych, multimedialnych prelekcji, współpracuję z policją na temat dróg, ścieżek, śluz rowerowych, niebezpiecznych krzyżówek w Jeleniej Górze. Jestem organizatorem wystaw fotograficznych, bo mieliśmy 10 marca wystawę fotograficzną związaną z naszymi podróżami rowerowymi i motorowerowymi po Europie, gdzie to była wystawa z 50 lat. To było już takie naprawdę duże wydarzenie, ponieważ było podsumowanie wszystkie wyprawy rowerowe i motorowerowe w Europie, które my żeśmy z bratem przejechali. No i oczywiście tam były pokazane też jeszcze tak dodatkowo zdjęcia z aktorami, najsławniejszymi aktorami w Polsce, jak Stanisław Mikulski, Emil Karewicz, Kubuszewski, Kociniak, Gołas, Gajos, Halina Kunicka, Kydryński, Stenia Kozłowska, Irena Karel, Janusz Gajos, Gołas, Kubuszewski, Kociniak i proszę państwa wiele, wiele innych aktorów, którym byśmy się spotykali w Warszawie, ponieważ kiedy byśmy w Warszawie byli na urlopie, postanowiliśmy sobie trochę z kultury skorzystać, więc żeśmy chodzili do teatru, chodziliśmy na różne kabarety, jak na przykład Steni Kozłowskiej. Także są wspomnienia, no i są zdjęcia, no wiadomo, już tych aktorów nie ma. Ale jednak jak to się mówi, turystyka nie tylko, że kształci, ale jednak poprawia też nie na zdrowiu. Proszę państwo, jeszcze macie jakieś... To teraz jakąś następną podróż pan planuje gdzieś tam są? Proszę panią, podróż. Pojechałoby się, wie pani, co naprawdę w ciekawą podróż, ponieważ chciałem zorganizować taką wycieczkę rowerową, może nie sam, ale chciałem z grupą zorganizować. Przejechać ścieżkę rowerową od Czech przez Zittau do Świnoujścia. Ponieważ tą ścieżkę rowerową od Zittau do Słubic i Frankfurtu ja przejechałem. Piękne są ścieżki rowerowe, ale jeszcze tylko mi zostało od Słubic do Świnoujścia przejechania. Ja zaproponowałem kiedyś dla władz miasta promocję taką, żeby zorganizować czterech rowerzystów w koszulkach, żebyśmy razem w jednakowych koszulkach pojechali, ale chciałem to zorganizować, żeby było to dosyć nagłośnione, żeby każdy z uczestników, rowerzystów, których byśmy spotkali na trasie, mógł wziąć udział w takiej wspólnej przejeździe, może wziąć 10 minut, pół godziny, pół dnia, cały dzień. Ale po polskiej stronie, tak? Na terenie Niemiec. My nie mamy ścieżki rowerowej wzdłuż granicy. Nie, no bo ja się tak pytam, bo mój syn właśnie tak jechał, że stąd rower wziął w pociąg na ten Euromilet, nie? Tak. Wysiadł z Gorzelcu, tak. I już jechał właśnie po niemieckiej stronie. Stronie, tak, tak. Aż na wybrzeże. Tak, ja proszę panią, natomiast ja tak po prostu planowałam, nie, żeby takie coś zorganizować.
i żeby poinformować stroną niemiecką, stroną polską, żeby każdy mógł się przyłączyć w takim dniu, kiedy to byłoby zaplanowane, że w jakim dniu ja jestem na każdym odcinku i każdy może się przyłączyć. Wspólne zdjęcie, chciałem zrobić multimedialne prelekcje na stronie Niemiec, na stronie Polski. Dlaczego ja to robię? Taka międzynarodowa podróżowa. A ja mu nie wierzyłam, że po polskiej stronie nie ma porządnej ścieżki. Niemcy, proszę panią, mają ścieżki rowerowe. Po niemieckiej stronie są ścieżki rowerowe, proszę panią, nawet przez wały są zrobione, piękne naprawdę. Także ja proponuję, że jeżeli ktoś jedzie na rowerze, niech sobie tego to przejedzie. Ale mimo to władze miasta mi w tym nie pomagają i ja jestem tylko zdany, tylko wyłącznie na siebie. Dlatego, że ja już nieraz propozycję dałem i wiedzą, i prezydent wie o tym, i Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, że ja mam bardzo dobre pomysły co do promocji, co bym mógł ja zrobić, zrealizować. Niestety nie są tym zainteresowani, ponieważ byłem na czwartej konferencji prasowej. Ktoś się podpisze za na pana projekcie, tak, i będzie. Tak jest. Zaproponowałem spotkanie z Mają Woszczowską na czwartej konferencji prasowej, kiedy ja się spotkałem z nią w ratuszu i zaproponowałem przy Radiu Prasie i Telewizji, oczywiście przy prezydencie, że chciałbym zorganizować spotkanie z Mają Woszczowską na takiej zasadzie, żeby ona pokazała swoje osiągnięcia i ja. Żeby ona pokazała oczywiście to na ekranie, to jak ona dochodziła do tego szczytu i ja. Ona ze strony sportu, ja ze strony turystyki. Żeby pokazała rower, a ja swój rower, na którym ja rowerze jeżdżę. Propozycja była wspaniała, no nawet podziwiali dziennikarze, że to byłoby coś wspaniałego. Zorganizować to na placu ratuszowym. Żeby jakieś firmy przyjechały, rowerowe, z koszulkami i tak dalej, i tak dalej. No ale do tej pory nic. Czyli no, po prostu nie ma osób zainteresowanych. Pan zaproponował, że to jest pana projekt. Przy współpracy pana Zawiły to by na pewno było. Proszę panią, czy tam innego oficjera? Proszę panią, taka była sprawa parę lat temu, jak ja zaproponowałem, znaczy pan prezydent Marcin Zawiła szedł do Urzędu Miasta, do ratusza. A ja tak akurat się z nim spotkałem i mówię, panie prezydencie, przydałby mi się nowy rower do promocji miasta Jeleniogóry. On mówi, mnie też. No właśnie, skąd? Więc... To jest śmieszne, żeby miasta nie było tak stać na zafundowanie. Proszę panią, mnie nie jest na to stać, ponieważ ja mam za 43 lata pracy ja mówię, 847 zł, ja nie jestem w stanie kupić roweru. Nie jestem w stanie. Dlaczego? Dlatego, że ja za surowce wtórne promuję naszą Jeleniogórę na terenie Polski. W zeszłym roku przyjechałem z Chelu do Świnoujścia, rowerem, który dostałem od księdza Steca z Cieplic. W zeszłym roku wręczył mi 8 czerwca i tym rowerem pojechałem, to były jego pierwsze kroki z Chelu do Świnoujścia, odwiedzając miasta partnerskie. Czyli odwiedziłem Gryfice, miasto powiatowe partnerskie i miasto partnerskie Jeleniogóry, Świnoujście. Tam też zaproponowałem spotkania z seniorami, wycieczki rowerowe, wycieczki piesze, wspólna kąpiel, żeby to latem zorganizować. Chciałem zorganizować wspólnie razem z Niemcami spotkanie z bliźniakami, zorganizowanie wycieczki rowerowej, wystawy fotograficznej, spotkanie z prezydentem miasta, wziąć udział jako wycieczce rowerowej, jaką kąpieli, a może nawet byśmy zrobili jakiegoś grilla na zakończenie. Podobały im się te moje pomysły i promocje miast partnerskich. Ale do tej pory do tego nie doszło. No bo wszystko opiera się o finanse. I na tym ale się kończy. Wie pan, to dla pana są duże finanse, ale dla budżetu miasta to są śmieszne pieniądze. Proszę panią, jeden radny powiedział mi kiedyś, że pieniądze są przetrwonione na byle co, ale powinny być naprawdę one wykorzystane w dobrym celu. Jeżeli się mówi o promocji miasta Jeleniogóry, to więc one powinny być na promocję. Miałem spotkanie z prezydentem w Koszalinie i miałem w Ostrołęce. To mi powiedzieli prezydenci tak, proszę pana, mówię, ja zazdroszczę Jeleniogórze, że Jeleniogóra ma takiego przedstawiciela, takiego rowerowego ambasadora, który promuje na terenie Europy. To zazdrości. Natomiast prezydent Ostrołęki powiedział do mnie tak. Proszę pana, my bardzo dużo kładziemy pieniędzy na promocję miasta, ale gdyby był pan naszym człowiekiem, my byśmy panu pomogli. Bo my byśmy chcieli, żeby ktoś nas też reprezentował. Ale każdy bierze rower, jedzie nad wodę, nogi moczy, brzuszek opala i na tym się kończy. Prezydent, prosta sprawa. Wyprowadzić się tam,
i próbować tamtych, jak żeby pan wiedziała, a żeby do Ostrowieńki pojechać, a ja mam tam 14 rodzin, więc takim razem jest do kogo pojechać. Od znajomych, że tak. Właśnie... Ale ja bym tak zrobiła na pana miejscu. No dobrze, ja mam pytanie takie. Jakbyśmy jechali do Bałcen, nie? No za jakiego prezydenta myśmy dojechali? Za Marka Obrębalskiego. No właśnie. Ale Marek Obrębalski pomagał mi. Jeździć do tych wszystkich miast partnerskich. No, pytanie no, takiego człowieka, który pomaga ludziom tego, tak. No odrzucili, a wybrali takiego, który... Proszę państwa, nawet nie wiem, czy państwo tego wiecie, że 4 teraz mieliśmy lipca też multimedialną prelekcję o tramwajach, które kursowały po Jeleniej Górze, Cieplicach, Sobieszowa i tu po tego, do Podgórzyna. Mieliśmy też taką prelekcję. Ciekawy, oryginalny był film tego puszczony. Natomiast dzisiaj, tak jak państwo tego widzicie, Euroregionysa, ja mam dużo propozycji spotkań w niektórych miastach. Chcą też, żebym ja organizował wystawy fotograficzne. Mimo to są koszta. Władze miasta mi nie pomagają. Chciałem zorganizować też taką wystawę fotograficzną promującą jako nie tylko Euroregionysa, ale jako promocja Dolnego Śląska we Wrocławiu. Było w Urzędzie Marszałkowskim pokazane karkonosze nasze. Dlaczego ja na przykład ja nie mogę pokazać też promocję regionu naszego Dolnego Śląska we Wrocławiu? Ale kto mi w tym pomoże? Ja za swoje pieniądze tego nie zrobię, bo to są koszty. Właśnie prezydent nasz powinien tak. pomóc. Powinni być zainteresowani, ponieważ to jest Dolny Śląsk. Ja też organizowałem wycieczki rowerowe szlakiem zamków, pałaców, ogrodów. 3 razy organizowałem. No ale nie ma osób zainteresowanych, które by pomogły, ponieważ ja chciałem zrobić na weekend, piątek, sobota i niedziela, taką dużą pętlę, z Jeleniej Góry wyjeżdżając dookoła, odwiedzając dużo zamków, pałaców. Ale niestety, proszę panią, ja nie wykonam za swoje pieniądze. Żona mówi, ty myśl o życiu, a nie myśl o przyjemnościach. Jeżeli ty wkładałeś przez te wszystkie lata swoje pieniądze, to niech on ci teraz pomoże. Miasto nic nie dokłada, skąd te pieniądze? Proszę pana, zaczęło się to od tego, że kiedy była prezydentem Zofia Czernow, otrzymałem list od niej, że jest bardzo zainteresowana moją promocją miasta Jeleniej Góry na terenie Polski. Jeszcze wtedy nie jeździłem tak mocno za granicę. I napisała mi w liście, że chętnie mi pomoże w materiałach promocyjnych oraz pomoc finansową. I od tego się zaczęło. I Zofia Czernow była pierwszą osobą, która pomogła mi. Drugą osobą był Józef Kusiak. Trzecim prezydentem był Marek Obrębalski. Można by powiedzieć, był najlepszy. Dlaczego? Bo on chętnie po prostu ze mną prowadził rozmowę, pisał dużo i on mi się postarał o to, żebym ja miał dofinansowanie do wyprawy rowerem do Bałcen. Ponieważ w 2008 roku obchodziliśmy 900-lecie miasta Jeleniej Góry. I ja zorganizowałem z 4 rowerzystami wyjazd do miasta partnerskiego Bałcen. Ale ja nie zorganizowałem to tak z Jeleniej Góry przez Gorzelec do Bałcen, tylko to, żeby było bardziej bogato, zorganizowałem przez Polskę, Czechy, Niemcy. Przez Euroregionysa u styku 3 państw. Dzisiaj się znajdą 3 granice, Polska, Czechy, Niemcy. Tam żeśmy złożyli kwiaty. Do burmistrza zawiozłem piernika z okazji 900-lecia miasta Jeleniej Góry. Rowerzyści się ze mnie zaczęli nawijać, czy ja tego piernika dowiozę. Ja mówię, jeżeli popęka, to powiem, że są takie nasze drogi w Polsce, dlatego popękał. No a jeżeli się rozleci całkiem, no może się wywrócić, no i co? No to pomyślałem sobie tak, to my u styku 3 granic usiądziemy sobie, tego torcika sobie, tego piernika sobie zjemy, a panu burmistrzowi pokażemy tylko zdjęcie, jak on wyglądał. I tą skrzynkę, która była pięknie opakowana, wypalone, 900-lecie miasta Jeleniej Góry, i pieczątka, to było pięknie z tego zrobione. Takżeśmy się zaczęli się tak po prostu tego śmiać z tego. No ale na szczęście dowiozłem bez żadnego pięknięcia. Wręczyłem temu burmistrzowi pałcem tego piernika, koszulkę otrzymał, który miał 5 rowerzysta pojechać, nie pojechał, bo zachorował. To myśmy wręczyli temu burmistrzowi na pamiątkę. Ponieważ tam pisało Jelenia Góra Bałcen i były 2 herby. Jeleniej Góry i Bałce. Także było pięknie to
otworzył Polski, także Jelenia Góra jeszcze tego spiła. To było wykonane na ulicy Długiej. Tak, to myśmy za własne pieniądze byśmy to, te koszulki wykonali, także jak ja pokazałem w Urzędzie Miasta w Wydziale Sportu i Turystyki, to byli zaskoczeniem, gdzie takie koszulki kupiliśmy. Ja mówię, zostały zamówione, przeze mnie zaprojektowane i w nich właśnie pojedziemy w Ergonesa, ponieważ oni nam dali koszulki, o, to co tutaj ma brat, na tego na sobie, pokaż się bracie. To jest mały znaczek, Jelenia Góra ma, o tak, a z tyłu, odwróć się z tyłu, a na plecach Jelenia Góra ma chyba 900 lat. Proszę Państwa, tego nawet na zdjęciach by nie było widać. A tam to było pięknie, naprawdę, kolorowe. Kolorowe było duża Jelenia Góra, napisy i herby dwa piękne, kolorowe. Także można by na tym kasę zrobić i tam ileś procent niech by było na Pańską działalność. Proszę Panią, za tego piątego rowerzystę ja zrobiłem wystawę fotograficzną w Klubie Nauczyciela. Wiadomo, że tego Klubu Nauczyciela nie ma. I też zorganizowałem wystawę fotograficzną. Aha, jeszcze to, jak Pan Marek Obrębalski dofinansował nam do tej wyprawy do Bałce, do miasta partnerskiego. Ja zaproponowałem jeszcze jemu osobiście, że pojadę szlakiem Jeleni Gór. Ponieważ mamy w Polsce 5 Jeleni Gór. Jedna Jelenia Góra, to jest naszym miastem. Druga Jelenia Góra, to była wioska Jelenia Góra w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie została zlikwidowana przez jedną wioskę, która przejęła te tereny, przejęła wioska Sudu. No, mieszkańcy troszeczkę mieli żal, że jednak nie są Jeleni Górzanami, chociaż mimo to ja sobie na tej tablicy napisałem, tam gdzie pisało Sudu, nakleimy, że jestem na terenie Jeleni Góry. I ten napis trzymali mieszkańcy Jeleni Góry, z którym się spotkałem, zrobili sobie wspólne zdjęcie. Ale jak zobaczyli, że mam koszulkę z Dolnego Śląska jako Jeleni Górą, to się pytali skąd, no bo jest pięć. Następna Jelenia Góra wioska znajduje się koło Sokółki. Znacie Państwo ten film u Pana Boga w ogródku, tam za piecem, ten serial, który... To tam właśnie koło Sokółki jest wioska Jelenia Góra, tam się spotkałem z sołtysową, porozmawiałem sobie, wspólne zdjęcia, żeśmy sobie zrobili. Dokładnie tą wioskę sfotografowałem i udałem się na Mazury, gdzie między Piszem Mikołajkami jest leśniczówka Jelenia Góra. Natomiast stamtąd udałem się do Bydgoszczy, gdzie odwiedziłem leśniczówkę Jelenią Górę, która pisze się razem. To jest Borek Tucholski koło Bydgoszczy. No i wróciłem do Jeleni Góry, ale z Bydgoszczy do Wrocławia musiałem przejechać pociągiem, ponieważ zabrakło mi pieniędzy, a z Wrocławia przyjechałem do Jeleni Góry. No bo tak złożyło się, że za mało trochę dostałem pieniążków na noclegi, bo to jednak jest ponad 2000 km do przejechania dookoła Polski, żeby widzieć wszystkie Jeleni Góry. A wie Pan, w jakiej fabryce ten rower, ten niemiecki był produkowany? Proszę Panią, jest to rower NSU. To jest rower NSU. Ja już rozmawiałam kiedyś na temat z panem dyrektorem Firsztem. Taki mój pomysł był, żeby odnaleźć w internecie tą firmę i tym rowerem pojechać do nich i się pokazać. Już do tego nie dojdzie, ze względu na to, że... Na pewno panu dołożyli wtedy, że ich firmę pan reklamuje. Tak, ale powiem pani, że gdybym ja nawet chciał tym rowerem pojechać, to powiem pani szczerze, bym się bał. Dlaczego? Dlatego, że tak, samemu pojechać jest niebezpiecznie ze względu na to, że ten rower ma wartość swoją, a są kolekcjonerzy. Nie wiem, jakby zareagowali też i Niemcy. Ja bym musiał jechać z obstawą. Niestety, musiałbym jechać z obstawą po to, żeby ja miał zabezpieczenie. To nie jest żart, bo jeżeli mi powiedziano, że jeżeli ten rower mi ktokolwiek ukradnie, ja zapłacę 3000 zł. To jest jednak jest pieniądz. To wyobraźcie sobie Państwo na dzień dzisiejszy, jaką wartość ten rower ma. Nie, bo ja tak pomyślałam właśnie, że jeżeli ta firma jeszcze istnieje, no i samo to, jakby Pan ten film czy tam zdjęcia pokazał, jakiego Pan wyczynu dokonał, to ja podejrzewam, że oni dadzą Panu najnowszy model roweru, żeby Pan właśnie... Proszę Panią, prawdopodobnie, jaka to jest firma, tak, nie? Prawdopodobnie ta firma nie produkuje już rowerów, ale produkują samochody. Więc może mi samochód by dali. Możemy sobie pożartować. Na Bole są stoi drewniany rower. Tak, proszę Panią, powiem Pani co jeszcze, że tu moja taka była propozycja, że ja bym chciał odwiedzić. Ja dałem nawet taką propozycję, że
żeby zorganizować nawet w tym mieście wystawę fotograficzną o tym rowerze, miała być propozycja z Euroregionu Nysa, żeby moja wystawa, znaczy moje materiały o Euroregionie Nysa były pokazane w Polsce, Czechach i w Niemczech. Tam, gdzie ja przejechałem rowerem po Euroregionie Nysa. Ja mogę to zrobić. Ja jestem w stanie. Ale za co? Tylko kto sfinansuje? Proszę Panią, sam transport, wykonanie zdjęć, to trzeba wszystko oprawić, to muszą być w anteramach. Oczywiście, tam gdzie bym ja pojechał, podadzą, w jakim formacie można zrobić, to się robi i tak dalej. Ale gdyby, powiedzmy, nawet Jelenia Góra miała do wypożyczenia anteramy, na które byśmy zamieścili zdjęcia gotowe, tylko przewozimy i ta wystawa wędrowała. Niech byłaby chociażby po 2 tygodnie na tej trasie, wszędzie, w każdej tej miejscowości, gdzie takie najważniejsze miasta, nie mówię o tych wszystkich drobnych, ale w tych najważniejszych miastach, mimo też nie ma tego zainteresowania. Więc o czym my mówimy? Mówi się o promocji. Gdzie ta promocja jest? Są naprawdę dobre, wspaniałe pomysły. Jeżeli pani Zofia Czernow, gdzie to w Warszawie, tak? Była ta potężna wystawa o Karkonoszej, bo chyba czy Urzędzie Marszałkowskim, wiem, że była pokazywana. No to było dosyć bardzo głośne i to było piękne. Ja nie wymagam, że moje zdjęcia będą też bardzo piękne, bo ja jestem jako amator, a nie zawodowy fotograf. Ale coś dokonałem. Jestem jedynym rowerzystą, który przejechał Euroregion Nysa jako pierwszy przejazd transgraniczny. Jestem rowerzystą pierwszym, który przejechał szlak Hauptmana na terenie Polski. Jeszcze została trasa na terenie Niemiec. Do tego też jeszcze nie doszło. Nie ma zainteresowania. Więc takim razem o czym my mówimy? Więc ja powiedziałam, ja za swoje pieniądze niestety nie będę mógł tego zrobić, bo to są duże koszta. A to jest promocja. To nie sztuka, że ja wykonam, coś zrobię, a przyjdzie ktoś, uścisk i podziękuje mi. Bo za dziękuję, ja się nie wyśpię i ja też się nie zjem. No jasne. Bo to wszystko kosztuje. A jakiejś tak, fundacji tak. Nie dałoby się założyć? Proszę Panią, fundację... Nie za bardzo. Nie ma nawet sponsorów. Kiedyś byli. Teraz już jak ktoś by sponsorów nie ma. Teraz po prostu trzeba liczyć na siebie. Ja podróżuję za surowce wtórne. Od tamtego roku zbierałem pieniążki po to, żeby w tym roku pojechać i o rodzinę chociaż odwiedzić. W zeszłym roku odwiedziłem, wyjechałem z Helu do Świnoujścia za surowce wtórne. Zbierałem cały rok po to, żeby pojechać. To jest troszeczkę wstyd dla władz miasta. Żeby rowerowy ambasador Jeleniej Góry od 1997 roku zasłużony tyle, co zrobiłem. Że trzeba się przeprowadzić do takiego miasta, gdzie pana docenią. Proszę Panią, można byłoby, wie Pani co, można byłoby do każdego miasta pojechać i do każdego państwa, jeżeli któreś państwo byłoby zainteresowane. Chętnie. Tylko proszę Panią, to nie jest takie proste. Nie proszę Pani. Wyjechać to, jak Pani mówi, wyjechać. Ale proszę Panią, za takie pieniądze, jak ja mam, to ja bym się nie utrzymał, żeby opłacić mieszkanie, te wszystkie świadczenia i tak dalej. To nie ma szans. Wyjechać to każdy może. Ale za co? Za jakie pieniądze, proszę Pani? Ale przecież, wie Pan, ja na przykład się przeprowadzałam z miasta do miasta. Trwało to trochę, chociaż to nie była moja zasługa, bo to ja zobaczyłam to ogłoszenie, że ktoś chciał się przeprowadzić, no i z niego skorzystałam, nie? Ale wszyscy się dziwili, jak to było, bo ja na przykład miałam spółdzielcze lokatorskie mieszkanie, a tutaj jak się przeprowadzałam na komunalne. I wszyscy mówili, że tego się nie da dokonać, żeby to z miasta do miasta... Można, jeszcze, proszę Panią, tylko że inny, za jakie pieniądze? Chodzi o to, za jakie pieniądze? Żadne. Proszę Panią, no nie powiedzmy... Tylko, że trzeba było trochę czasu... Bo proszę Panią, ja Pani coś powiem. Tu chodzi o to, o jaki czynsz, proszę Panią, jaki czynsz? Bo są, proszę Panią, takie miejscowości, gdzie, proszę Panią, myśmy byli w Ostrołęce, proszę Panią, słodkie bułki kosztują po złotemu. U nas w Jeleniej Górze kosztują złote 80. Chleb tam u nich jest dużo tańszy w porównaniu u nas, więc tam życie jest tańsze niż u nas. Bo my jesteśmy w terenie, jako mamy region turystyczny, więc mają okazję. Ja mam córkę w Poznaniu, to ona jak tutaj przyjeżdża. Tak. To my z nią do sklepu nie chodzimy, bo ona zawsze mówi, jak wy tu żyjecie, to wszystko takie drogie. W Poznaniu jest tylko droższy chleb. Widzi Pani, czyli w każdym mieście inaczej jest i są inne czynsze, inne opłaty i tym podobne, dlatego to się mówi. W zależności od tego, jakie się ma finanse. Trzeba mieć takie finanse, że jeżeli się wyjedzie stąd,
żeby po prostu człowiek wiedział, że może po prostu pozwolić sobie żyć normalnie. Nie mówię o jakichś tam luksusach, ale żeby żyć normalnie. No, a u nas... No, nie musi się mieszkać w miejscu tam, gdzie jest. No oczywiście, ja mogę na uboczu. Ja mogę pod lasem, aby spokój i cisza... Ostatni przystanek tak. autobusu, żeby można było dojechać do tej cywilizacji. Nie? Tak, oczywiście, jak najbardziej. No cóż, no, takim razem... Chciałam Państwu powiedzieć jeszcze co. Opisało mnie 350 gazet, których ja już nie liczę nawet, tylko że tak się zatrzymałem na tych 350 od paru lat. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie media chętnie robią ze mną materiały. Dlaczego? Dlatego, że ja mam bardzo bogaty życiorys. Z bratem, co żeśmy bardzo podróżowali, bardzo. Są tysiące zdjęć. Część zdjęć jest niewykonana. Slajdów masę. Bardzo dużo mam. Zaproponowali właśnie tą fundację, że tam symboliczną złotówkę. No. Proszę Panią, ja Pani coś powiem. Jeden radny, który powiedział, żeby po prostu Pan miał finanse na to i chciałby Pan promować tę górę, to musiałby się zwrócić jakiś dziennikarz albo z władz miasta do sponsorów poszukać i przedstawić. Ale jak ja pójdę, to jak mi kiedyś starosta dał, żebym sobie poszukał sponsorów, wyjazd rowerem do Aachen. A Aachen to jest miasto, powiatowe miasto partnerskie. Proszę Panią, chodziłem po zakładach z pięknym materiałem, kolorowym, dyplomowym papierze, pięknie napisane, pieczątki i tak dalej. Ja z tym chodziłem i prosiłem o pomoc, żeby wyjechać do tego, do tych Aachen. Proszę Pani, nikt mi nie pomógł, nawet złotówki nie dostałem. Więc takim razem, po co ja mam chodzić tak, i prosić się? Nie, bo gdyby przyszedł dziennikarz i powiedział, że my mamy tutaj takiego rowerzystę, słynnego, znanego, organizatora wycieczek, rajdów i tak dalej, chcielibyśmy pomóc mu finansowo, wesprzeć go w takiej poważnej podróży. Będziecie Państwo też oczywiście, czy na koszulce, czy na sakwie, czy tu, czy tam, będzie się o nim mówiło, będzie radio, prasa, telewizja, będzie się tam za granicą też o tym mówiło, że dzięki takim sponsorom mogłem zrealizować takie przedsięwzięcie. A tutaj co? Dzisiaj, proszę Pani, kiedy jeszcze... A tak to dzisiaj, niestety jest tak bardzo, jest ciężko i tak dalej. Mimo to jeszcze chciałem Państwu pokazać. To jest nagroda od prezydenta regionu Nysa za moje 300 tysięcy kilometrów na rowerze. Natomiast druga nagroda, która tam jest niżej, to jest z Wydziału Sportu Turystyki. Jedynym rowerzystą, który ja z dziedziny turystyki dostałem nagrodę. W Filharmonii spośród 13 jedyny zostałem nagrodzony. Rowerowy ambasador Jeleniej Góry, tak samo jak i Maja Włoszczowska. Chociaż ona jest młoda, bo ona ma tych 30 parę lat. Ja mam 66 lat. Jeżdżę, promuję dalej i dalej organizuję coś. Ale mimo to władze miasta nie przyczyniają się do tego. Pan powinien jeszcze na tym zarabiać, a nie tylko, żeby koszty. Ja dokładam. Pokrywały. Ja dokładam, nie zarabiam. Ale nie, chciałam, ale mówię, że powinien. Ale chciałam, chociaż pani dyrektor nie ma tutaj dzisiaj, to chciałbym podziękować jej za to, że mogłem zrealizować dzisiaj, prawda, pokazówkę moim rowerem po Eugenie Nysa. Tu Państwa też zaprosić. Jednocześnie też dziękuję ślicznie tym dwóm panom, którzy też się przyczynili, bo oni to przygotowywali, ten materiał, który tutaj Państwo żeście widzieli, bo dzięki nim to ja mam to zrobione, prawda? Drugi pan, który też robił zaproszenia i szlakiem linii tramwajowej, szlakiem Euroregionu Nysa. I nie tylko to, bo były wcześniejsze jeszcze i wystawy, i prelekcje, i oni się przyczyniali. Ja im też za to dziękuję. A powiem Państwu, to jeszcze nie jest wszystko. Pani mówi o tym, że powinienem ja mieć za to zapłacone. To jest prawda, przydałoby się, prawda? Ale powiem Pani jedno, że jeżeli ja zrobiłem tą prelekcję dzisiaj tu w Księżycy Karkonoskiej, proszę sobie wyobrazić, do tej pory ile prądu poszło, prawda? Pracownicy, ci ludzie też do tej pory siedzą, bo muszą. Dlaczego? Bo muszą zabezpieczyć wszystko, powyłączać, pozamykać. Tak, ale to jest praca. No tak, praca, ale proszę Panią, za tą pracę trzeba zapłacić tym ludziom, prawda? Tak jak za ten prąd. Za darmo nie ma. Więc ja za to nie płacę, więc dlatego dziękuję Księżnicy, że mogłem zrealizować za te dzisiejsze tego spotkanie. Ale to też jest promocja tej księżnicy, że właśnie użycza takim ludziom właśnie. Tak, tak, bo ciekawym. Proszę Panią, ponieważ ja miałem w Muflonie parę lat temu szlakiem linii tramwajowej też, któraś tam była rocznica, Jelingu, już nie pamiętam. I proszę Panią, wystawili mi rachunek na 100 zł Muflon.
w Sobieszowie. Tak, do zapłacenia. Za godzinę, proszę panią, 50 zł. To ja za dwie godziny zapłaciłem. Dobrze, że należy do Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie, bo ja tam działam, szeroko dosyć. To oni, proszę panią, pokryli za mnie. Bo ja bym się zastanawiał, jak ja mam im zapłacić. Z czego? Za makulatury z bąbuszki, które ja zbieram, żeby promować miasto Jeleniu Górę. To jest troszeczkę wstyd. Jak niektórzy dziennikarze mówią do mnie, czego się pan wstydzi, że pan idzie i pan tam do śmietnika zajrzy, pan makulatury wyciągnie, czy puszki, czy tam inne rzeczy? To niech się władze miasta się wstydzą, że mają takiego rowerowego ambasadora, który chodzi. A drugi wykorzysta. Zrobić właśnie zdjęcie, tak. I wysłać. A drugi mówi, że no, to wie pan się poniża, no jeżeli pan by tam po śmietnikach chodził, pan by wyciągał i tak dalej. No każdy ma swoje zdanie na ten temat. Więc ja uważam tylko jedno. Ja uważam tylko jedno, że osoba dana, czy maluje, czy rysuje, czy robi prelekcje, powinna mieć dofinansowanie, prawda? Powinna mieć. Dziękuję państwu ślicznie. No fajnie, my również dziękujemy. Dziękuję bardzo. Miło było.